Siemanero, witam serdecznie w nowym odcinku na kanale Lakardum. Po co zawsze to mówię? Przecież wy wiecie, na jakim kanale jesteście. I w dzisiejszym odcinku ewidentnie muszę iść do fryzjera. Jezus Maria, co się ze mną dzieje ostatnio? Ogolić też by się przydało, yikes. W dzisiejszym filmie oglądamy już 12 odcinek Akademika. Więc oczywiście bez zbędnego przedłużania, łapka w górę i subskrypcja. Tutaj macie moje suby, sprawdźcie, żeby tam było miliard. Zapraszam. Powtarzam ci po raz kolejny, nie jesteś żadnym kapusiem, tylko organizatorem grupy, a twoim obowiązkiem jest sporządzić listę nazwisk osób, których nie było na konferencji i zostawić nam na biurku, jasne? Czyli w zasadzie Lenka właśnie opisałaś kapusia. Dobra, idź tam pomóż kolegom. Ma chłopak przechlapany? O, hejs Dzisiek, co ma chłopak? Bo nie usłyszałam. Ostrożnie z tą futryną, no nie porysujcie! A robicie przemeblowanie? Nie, po prostu wyrzucamy stary safe. Dlaczego? No bo już jest stary i niepotrzebny. No wyżej, nie szurajcie po podłodze! Stary? Przecież jeszcze można nim orać. No moja babcia tak mówiła o dziadku. O dziadku? Dobra, możecie odpocząć chwilę. Just saying, oni ten safe przenieśli 3 metry. 3 metry! Im najbliższy rok zajmie wynoszenie tego safe'u z akademika. Chwila, czy tym się zajmuje samorząd studencki? To na to idą nasze pieniądze, tak? Okej. Ej, a ty gdzie? Siku. Dobra, ale szybko. A Lena, czyli on nie jest nikomu potrzebny, tak? No tak, mówiłam, że wyrzucamy. Jak kolega wróci, to szybko z tym na śmietnik, jasne? Dobra, Zdzisiu, ja muszę lecieć. Zaczekaj. To są pierwszaki? Tak, a co? A były już kocone? Nic, nic, leć, leć. O, tutaj. Ostrożnie. O, i tu postawcie. Tak. Ostrożnie, ostrożnie. O, i ciach babkę w pierdol. O. Super. Mówiłem wam, że będziecie mieli z tego zysk, prawda? Mówiłem wam, że będziecie mieli z tego zysk, tak? No to panowie, po piątce. Super, a teraz wypad. No to właśnie, zyskaliście mój szacunek. Jeśli ktoś kiedykolwiek będzie wam robił problemy, to przyślijcie go do mnie, a ja to załatwię. Ja nigdy nie zapominam przysług. No, to na razie, dzięki. Nara. Fajnie, Zdzichu ma safe. Co prawda nie ma żadnego absolutnie majątku, który mógłby włożyć do tego safe'u, ale ma safe. Jakiś coach sukcesu, generalnie chyba debil, nie pamiętam już kto to był nawet, powiedział kiedyś, że jeżeli chcecie być bogaci, to musicie ubierać się jak bogaci ludzie i wtedy bogactwo samo do was przyjdzie. Możliwe, że Zdzisiu właśnie to robi. Nie jest bogaty, ale ma już safe i udaje, że jest bogaty, więc może to bogactwo niedługo do niego przyjdzie. Kto wie? Co to za trumna? To nie trumna, to safe. A po kiego ci on? Będę tam trzymał cenne rzeczy. Na przykład ciebie, Roger, bo jesteś dla mnie bardzo cenny. Żeby przetrzymywać cenne rzeczy, najpierw trzeba kupić cenne rzeczy. Zróbmy tak. Ty się nie będziesz wtrącał w moje sprawy, a ja się nie będę wtrącał w twoje. Okej, stary. Żeby ci się tu jakiś gang Olsena nie włamał. Kto? Nikt. Klawo jak cholera, Egon. Dzień dobry. Mhm. A, rozumiem. Jego muskularne ciało przyspieszyło tempo i wtedy ona krzyknęła w jego objęciach. Nie, ona się uczy. Roger, wy studentami jesteście. Pamiętasz to jeszcze? Zarządzanie strategiczne to planowanie i realizacja działań prowadzących do długoterminowego... Rozumiem, rozumiem. Uuu, to moje tematy. Ja studiowałem zarządzanie i powiem wam szczerze, to są jedyne studia, jakie skończyłem. Jestem licencjatem zarządzania. Co mogę powiedzieć mądrego? Marketing jest ważny. Zaliczenie. Nie zaliczenie. Egzamin. Nie zaliczenie, ale będzie z tego nie zaliczenie. Dlaczego? Nie chodziłaś? Chodziłam. Nie rozumiesz? Rozumiem. No to teraz ja nie rozumiem. Jezu, jakie gry słowne. No wynajmijcie już sobie ten pokój. Debilna sytuacja. Po prostu na początku semestru. Idziesz na strategiczne? A kto prowadzi? Jakaś doktorantka, chyba Kalicka? A, ta Jędza. Podobno uwala wszystkich. Kamila mi o niej opowiadała.
Chłopakom to się jeszcze jakoś udaje, ale dziewczyną nie przepuszcza. Dlaczego? Bo jest brzydka. Ma kompleksy i odgrywa się na ładnych. Nie odgrywam się. A żeby udowodnić, że się nie odgrywam na studentach, to ciebie upierdolę. Po prostu wymagam solidnej wiedzy. Przepraszam. Nazwisko? Jak ma Roger na nazwisko? Roger... Malinowski. Roger Malinowski się nazywam. I od tego momentu ona po prostu się nade mną znęca. Pani Sokół do odpowiedzi. Referat przygotuje kto? Pani Sokół. Zdaje mi się, że pani Sokół dawno nie odpowiadała. Ile by mnie wkuwała i tak nie zda. Pomóc ci? Niby jak? No wiesz jak, tak jak zawsze sobie radzę. Zadzwonię do tatusia i tatuś wszystko naprawi. By the way, cześć pan Mateusz, co tam u ciebie? Cześć Paweł, wiesz co, tak to wszystko spoko, tylko kiedy będzie wypłata? Przejdźmy dalej do odcinka. No mała, to nie jest za darmo. Ja pomogę ci w dzień, ty pomożesz mi w nocy. Taka pomoc? Nie, nie taka. Ja naprawdę chcę ci pomóc. No, jeśli tak, to będę bardzo wdzięczna. I tak mam niewiele do stracenia. Przyjąłem. Ale jak ty chcesz mi w ogóle pomóc? A to jest tajemnica. Jak na razie nawet dla mnie. Tata, jest taka Weronika u mnie w pokoju. I co, wszystko ustalone. Widzimy się jutro o 18 w klubie. Może być? Pa. O, Lenka, cześć. Cześć, to ty znasz Martę? Nie znam. Po prostu dziewczyna podeszła i poprosiła, żebym ją pocałował. Nie mogłem odmówić. Ach, te ciężkie życie przystojnych mężczyzn. Naprawdę? A, ty żartujesz. A ty ją znasz? Tak, jesteśmy razem na roku. To bardzo dobra dziewczyna. Więc proszę, nie zepsuj jej. Szkoda, bo ja lubię złe. Tym razem nie żartuję. A. Nie, no, żartuję. Jezu, Michał, to jakiś król komedii jest. Uważaj, Michał, bo zaraz dostaniesz Netflix special. Nie, ja nawet nie żartuję. Teraz każdy ma swój Netflix special. Kiedy ja dostanę Netflix special? Netflix, odpowiedz na moje maile! Michał, ty i te twoje żarciki. Dobra, nie przejmuj się. Jutro się spotykam z twoją Martą. O, to świetnie. Marta już dawno chciała związku. Czego chciała? Związku. Pół roku temu rozstała się z chłopakiem i od tego czasu bardzo się bała, że już nikogo nie znajdzie, a jak widać znalazła. Pół roku. Pół roku jest samotna i się boi, że już nikogo nie znajdzie. A ja 26 lat tutaj jestem samotny. Dzięki, że mnie uprzedziłaś, randka odwołana. Co? Dlaczego odwołana? No bo ona chce związku, a ja nie. Przecież każda dziewczyna chce związku. No, ale ja nie chcę każdej, ja chcę po prostu miło spędzić wieczór, potem noc, a może i nawet ranek, jeśli wystarczy sił. I koniec, tyle, jesteśmy wolni, możemy iść. Przecież tak nie można. No błagam. Dobra, to idę, bo mam chęć, a dziewczyny już nie. Muszę stwierdzić, że w tym akademiku tylko Lenka jest taką ostatnią ostoją normalności. Jeszcze tylko ona nie została zniszczona przez ten akademik. Trzymaj się, Lenka, trzymaj się! A oni cię chcieli wyrzucić. Chciałbym się do dzisiaj pośmiać, ale on ma rację. W sytuacji jakiegokolwiek kryzysu na świecie zawsze pierwszy w Polsce znika papier toaletowy z półek w sklepach. Dlaczego? Nikt nie wie! Ale jak ludzie zobaczą, że inni kupują papier toaletowy, to oni też tak sobie myślą, kurde, może też powinienem kupić, skoro tak wszyscy biorą. To wezmę 10 opakowań. Dlaczego? Nie, serio, możesz mi napisać w komentarzach. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Co by tu jeszcze? Fajna rzecz, nie? Taki nowiutki. Ja nawet nie wiem, czemu go wyrzucili. O, teraz tam będę mógł trzymać wszystkie swoje rzeczy, żeby mi ich nikt nie ruszał. Stary, twoje rzeczy ruszasz tylko ty i muchy. Idę do kafejki. O, to pójdę z tobą. Właściwie to cię nie zapraszałem. Ale czekaj, mój drogi, tylko wyciągnę portfelik. Wspaniale. Jestem teraz bardzo, bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jej. Co, szyfru zapomniałeś? Nie, niczego nie zapomniałem. 3, 5... 8, 4. Chyba zapomniałem. To ja idę. Nie, ja tylko sobie przypomnę i cię dogonię, dobra? Dobra, Zdzisiu, teraz jest ten moment, w którym na szybko oglądasz wszystkie odcinki La Casa del Papel, po czym wynosisz to wszystko, co się nauczyłeś z tego serialu i otwierasz ten safe.
Powodzenia. Masz do wyboru tylko jakieś 10 tysięcy wariantów. O kurczę, paka. I co teraz? Posłuchaj, jak dojdę do kawiarni, to pomyślę i zbiorę wszystkie możliwe opcje, a potem razem rozwiążemy ten problem. No. Nie będziesz o tym myślał? Stary, z taką logiką to ty w 5 minut otworzysz ten safe. Nara! Kurczę, paka. Dobra, no to już wszystko mam zaplanowane. Jak nie da się jej kupić, to trzeba ją zlikwidować. Uuu, ostro grasz. Nie o to chodzi. Miałem na myśli, że nie przyjdzie na zaliczenie. Uderzę do niej dzisiaj. Komplemencik, koniaczek. Komplemencik, koniaczek, a jak się jutro ocknie, to zaliczenie zdąży przeprowadzić inny wykładowca. Ale z ciebie diabeł. To nie jest śmieszne, on naprawdę jest diabłem. On popełnił wiele przestępstw. Jego trzeba zamknąć. Michał nie przyjdzie. Skąd wiesz? Znasz go? No tak, mieszkam z tym babiarzem w jednym mieszkaniu i przypadkiem podsłuchałam, że on chciał się z tobą po prostu przespać, a po wszystkim w ogóle nie zadzwonić. Wyobrażasz sobie, to teraz jak o tym pomyślę, to aż mną trzęsie. Okej, a dlaczego nie przyjdzie? No nie musisz mi dziękować. Powiedziałam mu, że ty taka nie jesteś i że szukasz normalnego związku, a nie... Lena, kto ci się w ogóle kazał wtrącać? Ale co? Skąd ci przyszło do głowy, że ja chcę związku? Michał to jest przystojny facet, a ja po prostu chciałam miło spędzić wieczór, noc, a może i ranek, jeśli starczyłoby mu sił. I nawet jeśli jutro rano miał się z kimś ożenić, to mi to lotto. Ale przecież tak nie można. No błagam, chyba w klasztorze. Co? Żelazne pudło okazało się mądrzejsze od ciebie. Dlaczego zaraz mądrzejsze? Po prostu otworzyłem, wyjąłem co trzeba i zamknąłem. Tak? A dlaczego dalej jesteś bez spodni? Bo to jest mój pokój. Mogę robić, co tylko zechcę. Nawet bez spodni chodzić. Bo gorąco mi. Co to tak śmierdzi? Stary, coś ci tam zdechło? O kurczę, moje kotlety. Cholera jasna, to mój obornik. Słuchaj, Roger, na wsi obornik jest bardzo cenny. Dobra, musiałem go schować w sejfie. Czekaj. To ty wziąłeś talerz kotletów i wsadziłeś je do sejfu? No tak, za dużo zrobiłem i nie dojadłem. I po cholerę je tam wsadziłeś? No żeby nikt ich mi nie zjadł. Ty mówisz serio? No tak, tam jest 11 kotletów. Teraz dzisiaj to już nie jest 11 kotletów. To jest 11 zagrożeń biologicznych. Miałem zjeść wieczorem, znaczy wczoraj wieczorem. No po prostu wywal tę śmierdzącą szafę! Ale nie mogę, tam są moje rzeczy! To wywal razem z nimi! Albo zadzwoń po ślusarza, niech to otworzy! O, ślusarza! Brawo! A pożyczyłbyś mi telefon? Bo mój... Kocham go. To jest taka czysta duszyczka. W jego głowie nie ma żadnej oryginalnej myśli. To jest dosłownie pusta karta, tabula rasa. Przepraszam. Poproszono mnie, abym przekazał pani te kwiaty. Dziękuję, jak to prosił? Pani piękne oczy. No nie wiem jak wy, ale ja właśnie już ściągam spodnie. No, mnie Roger poderwał. Zobaczyłem je na uczelni i przyszedłem tu za nimi. Proszę wziąć. No cóż, nie będę pani przeszkadzał. Pewnie pani na kogoś czeka. Ja... Nie, absolutnie. Jeśli pan chce, proszę się przysiąść. Nie, no nie mogło mi się aż tak poszczęścić. Proponuję wypić za mój szczęśliwy dzień. No to za mój też. Whisky! Całą butelkę. A może lepiej wina? Ma pani rację. I wina! A więc wykładasz. No tak, jestem doktorantką. Zawsze zachwycają mnie mądre kobiety. Wypijmy za ciebie. Za perłę wśród naszych doktorantów. Ula, do dna. Za twój czarujący uśmiech. Do dna. Okej, Jezu! 2700? 2700! Ale za cały semestr mi tyle płacą. Wypijmy za entuzjazm naszych pedagogów. Do dna. Za perłę wśród naszych doktorantów. Zdaje mi się, że już to proponowałeś. I będę to powtarzał. Barwa!
Miłość rośnie wokół nas. O cholera jasna! Uprawiałem seks z tą bardzo ładną panią doktorantką. Tragedia życiowa! Obudziłeś się? Szybko wstawaj, ubieraj się. Tak, już. Ula, to co my wczoraj robiliśmy? No, bardzo dużo. Wyciągnąłem cię z knajpy, dwa razy się przewróciłeś, a potem całą noc chrapałeś. A dlaczego ja nie chrapałem u siebie? Może dlatego, że się spiłeś i nie mogłeś powiedzieć, gdzie mieszkasz? I w ogóle niczego nie mogłeś? Słuchaj, Uleńka, wybacz, no jakoś film mi się urwał. Nie mam na to czasu, jestem spóźniona na zaliczenie. Zaliczenie? Ej, no ale jak ty pójdziesz w takim stanie na zaliczenie? Ale mój stan jest normalny, wypiłam wczoraj tylko jedną butelkę wina, a nie pół baru jak co niektórzy. Dobra, jak będziesz uchodził, to zatrzaśnij drzwi. I w ten sposób zostawiała obcego mężczyznę w swoim mieszkaniu. O, Michał, dobrze, że jesteś. Chciałam ci powiedzieć, że faktycznie wsadziłam nos w nie swoje sprawy i mało wszystkiego przez to nie zepsułam. Możesz zadzwonić do Marty. Ona się zgadza na seks bez zobowiązań. Ty jej wszystko o mnie opowiedziałaś? Ja? Nie, nic jej o tobie nie powiedziałam. Po prostu wpadłyśmy na siebie przypadkiem. No i powiedziałam jej. No ale sam jesteś sobie winny, bo gdybyś od razu z nią szczerze porozmawiał i jej powiedział, że chcesz się z nią po prostu... No wiesz, o co mi chodzi, to bym tak między wami nie latała. No tak, Lejka, bo to tak działa. Przy pierwszym spotkaniu z kobietą mówię jej wprost, hej, chcę się z tobą przespać. Lenka, nie można podejść tak po prostu do dziewczyny i powiedzieć kochanie, to teraz szybkie barabara i się pożegnamy. Barabara? To coś po arabsku? Międzynarodowemu. Kocham ją, to jest kolejna tabula rasa, czysta karta. Aha. Nieważne, tak wprost to jest w ogóle bez sensu. Dlaczego bez sensu? No bo ważny jest cały proces. Rozmowa, flirt, gra. Jakby... Oboje o tym wiedzą i się zgadzają na to, że to jest jednorazowe. Za dużo aktorów w tym akademiku nie mają. Ta dziewczyna z czerwonymi włosami już trzeci raz w tle przechodzi w tym odcinku. Serio, cofnijcie sobie i policzcie. A mówiąc już o aktorach, jak już nie mają tak dużo aktorów, to mnie weźcie w końcu! Obiecuję, nie będę robił nic dziwnego. Wcale nie będę w tle robił tańcy w Fortnite. Ale jak oni oboje o tym wiedzą? Teraz to mnie przypominasz z dziśka. Co? Jesteś jego siostrą? Nie. No, telefon odbierzecie po zaliczeniu. No, szybko, szybko. Nie zadziałało, Vera, nie zadziałało. Drugi też. No, jesz już. Ula. To znaczy, pani Urszulo, można prosić? Mam w tej chwili zaliczenie. Ale to bardzo pilne. Przepraszam. Jak ją zabrał? Co tu u was tak śmierdzi? To mój współlokator zamknął w sejfie kotlety i zapomniał szyfru. Zdarza się, nie? To chyba jakiś totalny idiota. Tak, a o co chodzi? Nie, normalny chłopak. Po prostu szyfr mu z głowy wyleciał. Zobaczymy, to jest nowy model. Dobry. Da się to zrobić. 1000 zł. Ile? Ja mam 200. Dawaj. 200 zł? Okej, przyjmę, ale nie obiecuję w żaden sposób, że to, co jest w środku tego sejfu, przetrwa. Ale co pan? Przecież ja panu dałem pieniądze. To za dojazd. Chodźcie teraz natychmiast. Tak. Ja wiem, że to głupie,
ale jakoś tak strasznie romantycznie mi się to wydaje. I mam szczerze nadzieję, że oni teraz będą razem. Roger i pani Ula. Błagam, błagam! Teraz! Tak, tak, ja cię też pragnąłem, muszę iść pod prysznic najpierw. Ja pod prysznicę! Zaraz wracam, zaraz wracam. No tak, biedny Roger musi uprawiać miłość z bardzo ładną panią doktorantką. Jezu, jak ja mu współczuję. O nie! Już, kochanie. W którą stronę odkręcasz u ciebie gorącą wodę? W lewo. Aha. O, dobra, leci, fajnie, fajnie. Długo jeszcze, już się rozebrałam. Tak? A ja się ubrałem, wiesz, bo chcę, żebyś ty mnie rozebrała. Roger, czy wszystko w porządku? Tak, ale jadłem pizzę z Biesiadowa. Zejdzie mi się tutaj jeszcze ze 3 godziny. To jest mój apel społeczny do was, moi kochani widzowie. Nie jedźcie pizzy z Biesiadowa. Nie. Ja wiem, że ona jest tania i duża, ale nie warto potem tak cierpieć. Tak, kochani, no pewnie, że tak. Ja smaruję się olejkiem, wiesz, trochę striptizu nie zaszkodzi. Masłem się nasmaruję, żeby łatwiej wślizgnąć do łóżka. Mam problem z guzikami, nigdy nie udaje mi się ich zapiąć za pierwszym razem i to jest strasznie problematyczne, wiesz? Ha, 6 guziki, chodź już do mnie. Jesteś, ja, chodź. Hej Siri, call suicide hotline. Yes! O co chodzi? No nic, nic. Chodź do mnie tutaj, chodź. Nie chcę. Okrutnik! Emotional damage! Co? Sam nie wiem, jakoś mi przeszło. Może się wypaliłem, a może jesteś dla mnie zbyt piękna. Aj! Jezu! To chyba dobrze, że oboje wiemy, czym skończy się ten wieczór. Chyba tak. Ale gdybyśmy nie wiedzieli, to bym cię zaprosił do kina w przyszłym tygodniu. A ja bym się zgodziła. Ale byśmy nie poszli. No nie poszlibyśmy. To co, u mnie czy u ciebie? No. Czyli u mnie. I jak ci się podobało zniknięcie Kalickiej w wykonaniu czarodzieja Rogera? Zaliczyłaś? Jak to? Tak jak połowa grupy. Ten Stefaniak jest jakiś nienormalny. Zaczynam odpowiadać, a on mi na to proszę własnymi słowami. Zaczynam własnymi słowami, a on mi dlaczego pani zmyśla? No to sorry Roger, najwyraźniej z tym zastępcą też musi się przespać. No, nie ma innej opcji. Cholera. I co teraz? Nic. Będę chodzić do Kalickiej i próbować. Dopóki mnie nie wyleją. Jak to wyleją? Oj, nieważne. Dzięki Roger, że próbowałeś. No, to skoro wiemy, co teraz będzie, to może ustalimy jakieś szczegóły? No dobra, to słuchaj, Michał. Skoro wiemy, co się zaraz wydarzy, to ustalmy szczegóły. Oglądamy Netflixa, HBO Max, czy może Amazon Prime? W stylu, mam cię uwodzić, czy tak od razu? To może od razu? Po co zwlekać? Przecież to tylko seks. Dobrze, a może chcesz się czegoś o mnie dowiedzieć? Nie? No chcę. Jak długiej gry wstępnej oczekujesz? 5-7 minut, coś w tym stylu. Dobra, dobra, 5-7 minut, chyba zapamiętam. I w szyję mnie nie całuj, bo nie przepadam. 5-7 minut w szyję. Nie, w szyję nie. W szyję nie. To co, rozbieramy się? Ty zacznij. Dobra. Ja się dołączę. Jak mawiał... Chyba nikt tak nie mawiał. Nie no, ja tak nie mogę. Ja też. Brawo, Lenka, udało ci się zepsuć seks. Nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe.
Ale dokonałaś tego! To może już pójdę. Zdecydowanie. No to na razie. Pa! Zdzisiu, proszę cię, śmierdzi już w całym akademiku. Teraz jeszcze bardziej wali z tego twojego sezamu. Już po moich kotletach. A co to za zebr i co to za smród? To moje kotlety. A co to za zgromadzenie? Zbieramy na pogrzeb. Znowu? To znaczy, ktoś umarł? Jeszcze nikt, ale już niedługo. Serio, do tego sobie wziąłeś? A co tu tak pachnie? Nasz erudyta schował kotlety do sejfu, a potem zapomniał szyfru. To gościu tak po prostu otwiera? No właśnie dlatego go wyrzuciliśmy. Kotlety! Ale się najem! Mm. Ja tylko żartowałem, Ocha naprawdę zje te kotlety. What the fuck? Wybacz głupkowi, przestraszyłem się jak jakiś gówniarz, ale teraz wszystko zrozumiałem. Rozważam dwa warianty, albo jesteś idiotą, albo czegoś ode mnie potrzebujesz. Tak, jestem idiotą, ale jestem zakochanym idiotą. Po prostu powiedz, o co ci chodzi. No bo w twojej grupie jest jedna studentka, Weronika Soku, i ja bym chciał, żebyś dała jej zaliczenie. I cały ten cyrk dla głupiego zaliczenia. No tak, no bo wy młodzi doktoranci pieniędzy nie bierzecie, nie? A kto ci tak powiedział? Wystarczy? Teraz wystarczy. O, ostro. No i wszystko zepsute. Jezu, ja się stałam jedną z tych dziewczynek, które shipują ludzi na TikToku. Którzy mnie i Awięca shipują zawsze. Dosłownie zacząłem shipować Rogera i tą panią doktorantkę, tą Ulę. Ja chcę, żeby oni byli razem, żeby byli szczęśliwi. A jak nie chcą być razem i nie chcą być szczęśliwi, to zmuszę ich do tego! Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lacarnum. Jak zawsze się doskonale bawiłem, mam nadzieję, że wy również. Proszę was oczywiście o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama i mojego Twitcha. No i co? Widzimy się już niedługo, no nie? A jakby w komentarzach była jakaś pani doktorantka, to tam wiecie...